tak, to jest 700 koni, 800 koni i wtedy, kiedy wyjeżdżają na szuter, to cała ta moc powoduje, że te samochody jeżdżą tylko i wyłącznie w bokie. Przerobiona do tej dyscypliny sportu. Ta przeróbka to właściwie wywyższenie całego samochodu, a na to jest zdecydowanie podstawa. On jest niemal wyłącznie plastikowy. Środków na wyższym stanie, bo tutaj samochód trzyma oczywiście na cztery koła hydrauliczne ręczne hamulce i można szaleć, ale jest to wyjątkowo skomplikowane. Taki samochód prowadzi się mniej więcej tak, jak próbować taki ze sobą szurek. To jest nie tak naprawdę. Się z wami mają, trochę się dotleniają też. Wyjadł jeszcze raz.